Siemanko, siemanko, ja jestem warte ze mną z Hontył! Zrzuciłem go z tej górki, Eldo. Ale mnie tu zrzucił, widzicie? Patrzcie, jak tu wysoko w ogóle. No, wyobrażacie sobie spaść z takiego klocka? No, ja sobie nie wyobrażam, ale spadłem, stało się niestety. Witam was w kolejnym odcinku z Hunter Survival. Ostatnio, jak pamiętacie, doszliśmy do takiej mega wieży, mega fajnej i później na odcinku Huntera działy się też fajne rzeczy, także zapraszam was do odcinka Huntera. Jest oczywiście w playliście na dole, jeśli playlistę chcecie śledzić, to tam właśnie dodaję te odcinki. No i ten, oczywiście dziękuję wam z góry za wszystkie łapeczki w górę. Słuchajcie, lajkujcie, bo widziałem, że kurczę, coś mało lajków ostatnio, tak być nie może, co nie? To dużo trzeba lajków. Tak, trzeba tutaj, kurczę, lajkować. Tutaj mamy taką fajną seryjkę, także nie ma co czekać, trzeba zostawić lajka tu i teraz, prawda? Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Aż zjem chlebek z tej okazji. Dobra. O, bardzo dobry powód. Tak, dzisiaj my tutaj chcieliśmy już tutaj itemki sobie stąd przenieść do naszego domku. Także myślę, tak, że... dokładnie. Że, kurczę, to zrobimy. Trzeba brać. Ja wezmę z tej małej skrzyneczki wszystko. Mhm. Zaraz zobaczę, jak tutaj. Jakieś nasionka, jakieś pierdoły. Tutaj, dobra, ja już jestem pełny. Na. I'm full tu. Dobra. No psychodensy. W ogóle noc nam się robi, a my lecimy do domku. O kurczę. No nic, najwyżej będziemy mieli akcję Alien vs Predator 5 i to będzie dobre. Uuu, drzewka nam wyrosły. A no, kilka nam wyrosło tutaj drzewków. No, ej, to ładnie, bo ja sobie tak przyjawczyłem, no nie, jak poszedłeś tutaj. No. I sobie porosło, to fajnie. I przyjawczenie nam dało to, że mamy teraz, słuchajcie... makaryna. Myślałem, że tu bloczki same zostawisz, wiesz? Dobra. To byłaby bloczkowa skrzynia, to bym po prostu powsadzam takie klockowe rzeczy typowo. To ja zabieram bloczki z tej skrzynki i wrzucę do drugiej. Wszystko, co jest sześcianem, tutaj wrzucaj. Dobra. Zarąbiście. A tutaj... to jest z trzema ścianami, tak? Tak. Dobrze, okej. Okay. Nie, bo zapomniałem, tak. Ale teraz pamiętam. Okay. A tutaj wrzuć, co chcesz. Dobra. To dawaj lecimy w takim razie na ten... Na spanie. Nasze. Tak, na spanie. Trzeba się wyspać. Idziemy spać. Dobra, hopsi. Ale to jest trudna trasa normalnie, tak ci powiem, do domu. Ale no nic. Wiesz co, zróbmy coś szalonego. O kurde, dawaj, no, dajesz, robimy. Czekam. Ja śpię w swoim łóżku, a ty w moim. Ho. A dobra. Na twoje ryzyko, okej, okay. Niech ci będzie. Ej, co tu tak mokro? Powiem ci, że tu dach przecieka po mojej stronie, także no, tak, ale sam chciałeś. Dobra, łóżka zabieram. Przecieka z kamienia. Tak, ja łóżko swoje zabieram już tam do domku, także... Swoje to będzie dobre. To będzie dobre, nie będziemy musieli biegać ciągle. Bo ostatnio cały czas tutaj biegamy, nie? No bo my to tacy zabiegani jesteśmy. Dobra, pyk. Okej, okay, tutaj tam zabrane, tutaj też. To tę skrzynkę już mogę na emeryturę odesłać. Tak, dokładnie. Dobra, ciach. Uuu, szybciej temy łapię, to chyba hosting się ogarnął pomiędzy odcinkami. To dobre, to dobre. O, i kaktus nam się też rozwinął, widzę. O kurde, no to nieźle. Dobra, ja tutaj itemy zabrane. Tutaj... Ten crafting tutaj zostawię, bo tu jest pole. Pole. Łysy pole. Oh yeah. No to lecim. Ja sobie zmienię kolor mojej pościeli. Ej, ale mam ciekawostkę. Słuchaj. O kurde, słuchaj, dawaj. Ale mam ciekawostkę. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale to jest naprawdę ciekawostka, której no część z was mogła wiedzieć, bo to wiadomo, że ciekawostki takie są, że część osób wie, ale część osób nie wie. Ale słuchajcie, w ten poniedziałek kolejny odcinek u Huntera będzie z Hunter Survival. O! Ja! Ale taka ciekawostka to jest... Ale na to wpadłem, kurde. To jest dobra ciekawostka. Mega, naprawdę. Powiem ci, że ciekawostkowi youtuberzy mogli się by od ciebie uczyć ciekawostek. Co nie? Takie ciekawostki to... No nie wiem, czy by gdzieś usłyszeli. To jest naprawdę wysoka technologia ciekawostek już. Ja ci tak powiem. Ile researchu by musieli zrobić, a ty po prostu tak o! Tak ciach i kurde i poszło. No. Czemu tak... Powiedz mi, ile my jeszcze drzewek potrzebujemy? Drzewek? W sensie rodzajów? Chyba takiego, wiesz co, ciemnego drzewa takiego. A, Dark Oaka nam tylko potrzeba, faktycznie, bo brzuski mamy.
Te już mamy. Dobra. No, czyli tylko jeszcze jeden będzie potrzebny. Ale ci pranka zrobiłem tam koło łóżka. Dobra. Co ty mi tam za pranka zrobiłeś? Nic ci nie zrobiłem. Dlaczego czytasz mi w myślach? Za głośno myśl. Kurde. Co ty za pranka mi to zrobiłeś? No właśnie, o to chodzi, że żadnego, ale mam tutaj własny taki jakby pokoik. Tedy! Ja sobie tu postawiłem łóżko, to mi przestawił. Tralalalala. Ej, właśnie nie przestawiłem ci łóżka. Nie? Nie. Mi się wydaje, że przestawiłeś. No właśnie nie, tak patrzę do twojego łóżka i tak sobie myślę, dobra, to gdzie moje postawić? Tak myślę, o, tam będzie ideolot. Na przykład będę mógł się budzić na dachu dzięki tamtemu miejscu. Tak, super. O, creeper. Czekaj. Gdzie creeper? Tamten? Tak. A to ja idę z nim porozmawiać. Dobra, dzień zobaczmy. Dobry, czy chciałby pan porozmawiać o Minecrafcie? Nie, aha, rozumiem. Ale może jednak, nie. Ale może jednak się pan skusi, a, jednak nie. A gdzie on zniknął? Kurde, co? Jedny. No creeper, no zgadałeś z nim, a nagle, pyp. Nie ma. Postanowił, że jednak nie chce rozmawiać. Tak. A ja teraz, słuchajcie, to jest mega, słuchajcie, bo ja teraz sprawdzę, czy oglądaliście odcinek u Huntera ostatni. Powiedzcie mi, co to za miejsce jest tutaj? My go tutaj tak fajnie nazwaliśmy. Dajcie znać, jak nazwaliśmy to miejsce tutaj. Będziemy wiedzieli, czy oglądacie. O. Dokładnie. Tak. To jest ważne, żebyście oglądali, bo później jak nie oglądacie, to nie wiecie, co się działo. I końcowo nie oglądacie później, bo nie oglądaliście. I to jest złe. No. A my chcemy, żebyście oglądali. Wolno, tak. Właśnie. No, także to jest zagadka na dzisiaj dla was. O. Tak, była ciekawostka, była zagadka. To jeszcze brakuje dzikiego fistaszka. Jak normalnie rozszerzasz content, chłopie. Kurde, normalnie. Normalnie nie ja wiem. Cię przestaję doganiać w tym momencie, bo ty mnie żeś zaczął wyprzedzać. Kurde, nie? No. Ten. Ja bym tutaj jeszcze tylko troszeczkę ściął tego. Ściął tutaj czekaj. Ziemi. Ej, pokazać ci, jak można latać w Minecraft. Chodź, to patrz, to będzie kolejna ciekawostka. Słuchaj. Dobra. Ja patrzę, pokaż. To. Ale chodź do mnie, bo to ty pokażesz. Na sobie. Kurde. No. I mów, co czujesz w tym momencie. Wejdź tutaj i się patrz, o tak, stań równo tutaj na tym klocku i patrz tak, wprosto, na mnie. O, dobra. No. I teraz idź cały czas do tyłu. I w końcu zaczniesz latać. O patrzcie, ja! Poleciał! Jest! Ja! Zobaczcie, co się stało, normalnie. Ja! Kurde. No nikt by na to nie wpadł. Normalnie, jeszcze latanie dzisiaj. Ja, to jest dobre. To jest dobre. Co dzisiaj odkrywamy, nie? Człowieku. Czy ty byś się spodziewał tego po naszej serii? Ja już nawet mam pomysł na odcinek, nie? 5 ciekawostek, których nie wiedziałeś o Minecraft. Normalnie? Kurczę, to brakuje... Ja. To chyba 3 nam brakuje, no nie? Dobra. Ale to nieważne, to może być w tytule 5, ale będą 2. To teraz... Nie, dobra. Słuchaj, ja mam kolejną ciekawostkę. O, dajesz. Patrz. No. Stań sobie tutaj na tym bloczku. Dobra, no. Patrz. Stoisz. I zamknij oczy na chwilę. Dobra, zamknąłem. Otwórz oczy. Ty jestem niżej? O, jakim cię. Cudem? O kurde. Kto by się spodziewał takich rzeczy? Ja! Jaki odcinek odkrywców normalnie tutaj mamy. Ale ciekawostki jadymy. Jo! Normalnie mega. powiedz mi, co tu robisz tak właściwie? Tutaj tak myślałem, co by zrobić taki zarys zagrody. A, zagrodę, żeby tutaj zrobić. To fajnie, bo tam tutaj się zwierzaczki coraz gdzieś pałętają, a my nic z nimi nie robimy. To jest dokładnie, dobre. A tutaj będzie można, wiesz, będziemy mieli oszczędność materiału już, bo sobie damy po prostu tylko ramkę z taki zarys tej naszej łobory. Łobory, ta. No. I sobie podzielimy tutaj na takie kategorie, wiesz, Miss Roku 2015, a potem będzie innego roku, tak wiesz. Dobra, rozumiem, to fajnie. To czekaj, to ja tutaj... No? Pójdę tutaj.
to ja tutaj pójdę tutaj, hehe. O, bardzo dobrze, akurat idziesz tutaj, że tam. Żytał, że peli pele po. Tak, dokładnie. To dobra. Samo wczoraj miałem na śniadanie, dobre było. Co nie? Kurde. No. A ja teraz, czekaj. Smaczne. Użyję mocy wudu. Cześć. Ouu. Cześć. Dobra. Cześć. Kurde, zobacz jak nie wiedziałem, czarny. Że tak się mówi po wuduńsku. A widzisz. Cześć. Bo to jest po wuduńsku cześć. Cześć. A ludzie mówisz do kogoś czyść i on myśli, że musi coś wyczyścić, jak to się tak naprawdę z nim witasz. Tak. To jest po prostu coś do błego. Dobłe. Hoppa. A ja tu pościnałem dyrta. Mam ponad stak. O! Patrz, jaka wudu poszła magia. Dobra. Widzisz a to? Mamy ramki? Czy nie mamy? W sensie, porób płotki. O, dobra. Może jeszcze umiem. Bo ostatnio trochę płotków robiłem, ale zawsze zapominam crafting, jak leciał. Ale to nieważne. Dobra. To robi się odwrotnie, jakby ramkę do dziwo odpowiem. Jedna bramka też będzie potrzebna. Wiesz co, z dżunglowych może zrób, bo tam dużo ich mamy. It's too late. Okej. Okay. Krówka. Krówka. Czekaj, proszę, jakby proszę, to zrobić. Proszę wrócić na miejsce. Pyk. Zrobiłem drabinki. To o, tak się nie robi. To nie tak. A jak zabiorę to i to? I dam tutaj to? Mam bramkę! Słuchaj, to zrobię... Ile to bramek? Teraz, Podwie na zagrodę, żeby nam się zwierzaki mieściły. To ile będzie zagród? Nie wiem, na razie choć zrób jedną. Bo... To zrobię... Super Maxa. Dobra, robię z krowami MMA uprawią teraz. Idź. Ale czekaj, bo ja jeszcze nie mam tych. Ej, co? What? Chwila, moment. Panie. Kurde, bo ona mi... Trójkąt mi zakłada. Druga. Co? Nie. Trójkąt mi zakłada. Nic ci nie założy, halo. Czekaj, już mam tutaj. Ja jej założę sześciokąt foremny, czekaj. Dobra. Kurde. Idę. A ty, sześciokąt foremny. Dobrze. Czekaj, to teraz... Tej, nie, uciekam. Czekaj. Sześciokąt foremny. Prison break. Dobrze. To już będzie. Teraton. Czekaj. Tu. Jest! To teraz... O kurde. Niestety zostałem krową. To zrobię ci jedną bramkę, bo krowa się przez mnie przeciśnie. Ale my się przeciśniemy. Oh yeah. Dobra. Mamy krówki. Ej, noc się robi. Musimy spać zaraz. Ale dobra, krówki tutaj mamy ogarnięte. Także mega sprawa. Już nam tutaj nic nie zrobił złego. Pyk. Ja chyba trzcinę muszę w innym miejscu postawić, bo ona mi tu rosnąć nie chce. A, co mówisz? To za trzcina niedobra? A to ja nie wiem, po prostu, wiesz, takie rzeczy się tu dzieją. Wredna trzcina. O kurcze, creeper! Chodź spać szybko. Czekaj, myk! Nie niszcz, myk! O. Dobra, dawaj, bo ja tu idę już, spać. Ja tu widzę, czy idziesz? Widzisz? Idę. Widzę. Śpi spochodnio, żebym da radę. No. Jak zasnąć. O, normalnie się tam obudziłem. Ej, świetnie, dobra. Miejscowa konkret. Także gitara. Okay. 5 zł mi się należy za zrobienie tego pokoiku. Dobra. Wiesz co? Trzeba by było też zrobić jakieś co małe ja poletko. Po co ci poletko? A żeby nie latać tam po zboże. To ja pójdę szybko, zbiorę zboży. Zbożetki? Wiem jak to zrobię, lepiej to zrobię. Znaczy zrób takie malutkie, nie? Bo to ile mamy tych zwierzątek hodowlanych tam zrobić? Wszystkie. Jezu, to wszystkie to będzie ciężko. Cinuszko. A wszystkie są na mapie? A wiesz co, nawet nie wiem. Wiem, że są świnki. To jest pewniak. Świnki, krówki, kurczaki są. Kutaki, konie. No. Alpaków chyba nie widzieliśmy. Czy widzieliśmy? A nawet nie wiem.
No bo to też można uhodować tak jakby trochę. A nie wiem, czy to w ogóle tutaj jest. To będzie problem, jakby nie będzie. No. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Po siedem. Bardzo ładnie liczysz. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to trochę nam nierówno wyjdzie, to nieważne, dobra. To zrobimy mniej więcej gdzieś tutaj oddzielenie. No to później się zrobi najwyżej. Mniejsze się porobi, jasne. Nie będą aż takie duże. Mogą być nawet czyść. Gdzie indziej, no nie? Czyść! Czyść! Nie działa! O! Oho! Wyczyścił. Oho! No wyczyścił. Odpowiedział to, mi. To niezły czyściciel się znalazł, no nie? Kurde. Ja to nie wiem. Zrobił czyść. Pyk. Dobra. Tutaj ciach, tutaj ciach. Tutaj ciach, no, tutaj Gina nie ciach. Chce rozgnąć. O, my tu mamy zombiaki pod spodem. Cześć, zombiaki. O, hej. A co one tu robią? O, i szkieletto. Ło kurka wodna. Dobra, zagród ogólnie będzie za mało, ale to zawsze, wiesz, można w jednym miejscu. Tutaj da się jakieś takie pierwsze. Dokładnie. Co ty tutaj tam rozkminiasz pod tą ziemią, co? Koper żelazo. Szelasko, szelasko, szelasko. Szelasko, szelasko, szelasko. Dobra, tak. Oświetliłem tutaj. Super. Trzeba sprawdzić, bo też troszeczkę tutaj jest. O nie! To zły człeń. Super. Ale dostał swipeshota. Dobra. O, pająk. Pająk? Pająk. Dobra, także to będziemy mieli jasno i świetnie. Dobrze więc, to dzisiaj sobie troszeczkę tutaj porobiliśmy. To ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i widzimy się w kolejnym odcinku Huntera właśnie w poniedziałek i w następnym później u mnie w czwartek. No to co, dokładnie. Do następnego. Na razie, cześć, hej hej. Yo. Yo.